Witajcie, jest 18 marzec. Dzisiaj wysiewam około 50 rodzajów kwiatów ozdobnych. Porobione są dołki, rowki. Mniej więcej na tej długości 5,5 metra, bo tu będą kwiaty ozdobne na rozsadę. Czyli będzie 25 takich rzędów, plus minus. W każdym rzędzie będą rosły dwie odmiany. Jak wzejdą, czy przymrozki, które na pewno jeszcze będą, im nie zaszkodzą, to się okaże, w razie co dosieje. A z tej strony są już wysiane warzywa w dniu dzisiejszym oraz ze dwa tygodnie temu dwa rodzaje rzodkiewek. I pojawiły się pierwsze wschody. Maleństwa takie, maleństwa, ale są, oko cieszą. Już parę wysiałam nasion. Rzędów powstało 28, czyli daje nam miejsce na 56 roślin ozdobnych. I na razie wysiana jest titonia. Oto jej nasiona. Takie w dwóch odcieniach. Ciemne, jasne. Dalej mamy podpis malwa. Różne nasiona w różnych kolorkach. Pełna. Tak pięknie ma wyglądać. Kolejny rząd to naparstnica biała. Nasion nie widać, bardzo drobne. Kolejna. Czyli to naparstnica, tak, tam idzie. Szarłat. Żałwia trójbarwna, też nasion nie widać. Kolejny rząd mamy złocień marun, złocień trójbarwny. Tu już nasionka są widoczne. A dalej złocień maruna. Nasionka troszkę widoczne. Kolejny rząd Gaillardia nadobna. Też widoczne nasiona. I dalej kleomę. Mam też kleomę z własnych nasion. Może wysieję je, jak będzie miejsce. Skończyłam na czym, już nie pamiętam. Aha, nasiona mam zebrane kleomy własnej. Była biała jedna i odcienie różu. I teraz kobea pnąca. Takiej wielkości nasiona. Jest ich raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Największe jak do tej pory. Potem pójdzie dziewanna w tym samym rzędzie. Wielokolorowe kwiaty. Ja znam tylko tradycyjną żółtą, ale w trakcie poszukiwań roślinnych natknęłam się na to, że są jeszcze inne kolory i sadzonki są bardzo drogie. Tu są nasionka jak maczek, drobne. Kolejny rządek. Aksamitka wyniosła miks, duże kwiaty. Ciekawa jestem, jak mi się uda ten wysiew foliaku, bo w zeszłym roku pierwszy raz wysiałam z 5 rodzajów kwiatów do foliaka i były tak super sadzonki, że powiedziałam, że więcej nie będę w żadne doniczki siała. Mamy kolejną. Aksamitka Fantastic. Żółte, duże, pomponowe kwiaty. Tylko martwi mnie jedna rzecz. Te ewentualne przymrozki, że jakimś odmianom mogą zaszkodzić. No i że będę musiała pielić. Okropność. No, no cóż. Coś za coś. Dalej zostały astry, cynie i wykorzystałam na razie 18 rzędów razy 2, czyli 36 roślin. A na czym skończyłam? Chyba na aksamitkach, więc lećmy dalej.
Cynia Lilliput. Nasiona widać wielkość. Cynia skabiozowa. Też widoczne nasiona. Cynia Envy zielona. Oraz cynia karłowa tumbelina. Cynia perska. Cynia kaktusowa, mix. Obok peppermint stick, cynia. Nasiona cyni wszystkie identyczne. Cynia wytworna, carousel. Jak gerbera. Kolejny rząd, cynia biała. Nie lubię białych kwiatów, ale wśród tych barw, żółtych, pomarańczowych, różowych, czerwonych, przyda się i jakaś biel odskocznia. Cynia daliowa, super yoga. Kolejny rząd. Goździk chiński, Hedwiga. Dalej, finezja, szarłat trójbarwny. Kolejny kroplik. Tu stwierdzam, że nic z tego nie będzie. Nasiona są tak drobne jak pył. Dalej, aster chiński, igiełkowy. Piękny, wśród tych barw czerwonych, różowych też wyróżnia się. O, tam też. Dalej. Aster chiński karłowy mini. Tu już nasionka są mniejsze. Ale astry są mniejsze. Mają mniejsze nasiona niż cynie. Dalej, aster mix. Wysoki, półpełny. Kolejny. Supreme. Pomponowy. Fioletowo-biały. I dalej. Aster chiński chryzantemowy. Piękny. Kolejny rząd. Peoniowy aster. Peoniowy, blado-niebieski. Kolejny rząd. Chiński peoniowy, wysoki. Dalej. Chiński książęcy. Żeby taki był w rzeczywistości kolor, to by było czadowo. I kolejny rząd. Aster chiński książęcy. Piękny. Oraz koleus, pokrzywka. A mam jeszcze koleusa o takich rzeźbionych liściach. Ale jego troszkę później trzeba wysiać. I pozostało 10 rzędów, czyli na 20 różnych roślin. A ogólnie planuję, jak zabiorę stąd rośliny na rozsadę, które właśnie wysiewam, poprzesadzam do ogródka, a miejsca będzie, bo też pojadą i do mamy, tam gdzie będą uprawiane arbuzy, to tutaj orzeszki ziemne mają rosnąć, ale nad tym się jeszcze zastanowię, bo one muszą mieć dużo słońca, a tu jest tak sobie. To co, kończę na tym. Zobaczmy jeszcze, jak wygląda rzodkiewka wysiana ze 2 tygodnie temu. Jedna jest biała, druga długa, fioletowa, ale zdaje się, tak, małżonek nie oznaczył, ale to nic, nic nie szkodzi. Dobra. Na tym kończę, idę szukać kolejnych nasion. A w zasadzie to może ja najpierw to przykryję ziemią. Dokładnie, tak będzie najlepiej. I podleję. A swoją drogą, zobaczcie Państwo, takiej wielkości klęcznika mało gdzie można kupić. Takiej wielkości klęcznik, znaczy się, ogólnie sprzedaży są tej wielkości. Spójrzcie, jaka różnica jest. Ledwo się na tym małym kolana mieszczą. Ten kupiłam w Auchan, po prostu. Za jakieś grosze w dodatku w zeszłym roku. No, to na razie.